Ogólnopolski Zjazd Polonistów jest imprezą cykliczną organizowaną przez różne ośrodki naukowe w kraju. W roku 2021 organizuje to warszawska polonistyka. O wyjątkowej randze zarówno polonistyki, jak i samego zjazdu decyduje fakt, że chodzi o filologię narodową, czy szerzej o narodową humanistykę. Nie oznacza to oczywiście zamykania się polonistyki tylko w sprawach krajowych, czy też związanych z polskością. Jest to zresztą w warunkach tzw. globalnej wioski niemożliwe i polonistyka jest nauką otwartą na wszelkie związki ze światem. Ranga tej imprezy naukowej nakłada na nas bardzo poważne zobowiązania, też z tego względu, że warszawska polonistyka należy do wiodących w kraju. Wystarczy tylko wspomnieć, że w ostatnim rankingu perspektyw za rok 2021 warszawska polonistyka zajęła pierwszą pozycję w zakresie nauczania języka i literatury ojczystej. Myślę, że zjazd pozwoli właściwie zaprezentować się warszawskiej polonistyce, zaś aktualność i doniosłość podjętej problematyki spowoduje, że rezultaty tego spotkania będą istotne nie tylko dla polonistyki, ale dla całej polskiej humanistyki. Przyjęta formuła zjazdu w postaci paneli dyskusyjnych pozwala też na bardziej otwarte potraktowanie tematu i pewnie rezultatem będzie większa aktualność uzyskanych wyników. Myślę, że wszyscy powinniśmy sobie życzyć, że mimo sytuacji, w jakiej zjazd przebiega, wymuszonej oczywiście warunkami pandemii, osiągnięte rezultaty w pełni zrealizują zamierzenia organizatorów. Wierzę, że to życzenie jest życzeniem samospełniającym się. Dziękuję.